Jako pomysłodawca i organizator dotychczasowych 7 edycji rekolekcji liturgicznych Mysterium Fascinans chciałbym gorąco zaprosić na tegoroczną, 8. edycję, która odbędzie się pod hasłem Wolą Bożą jest Wasze uświęcenie w dniach od 11 do 13 września w Krakowie. Co prawda ja w tym roku nie będę mógł uczestniczyć w rekolekcjach ze względu na to, że rozpocząłem studia specjalistyczne na Uniwersytecie Navarra w Pampelunie. Ale jestem przekonany, że tegoroczna edycja będzie świetnie przygotowana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny. I nie zabraknie na niej niczego, co istotne, co charakterystyczne, co wyróżnia te rekolekcje na tle innych. W centrum rekolekcji, jak zawsze, będzie pięknie celebrowana liturgia w formie zwyczajnej i nadzwyczajnej, z pięknym śpiewem i muzyką. Będą świetni goście, którzy w sposób prosty, klarowny będą w tym roku mówić o tajemnicy uświęcenia, poruszając temat sakramentów uświęcenia, jakimi są sakramenty małżeństwa i święceń. Będzie oczywiście ksiądz Maciej Zachara, będzie pani Danuta Piekarz, pan Paweł Milcarek czy ojciec Jarosław Kupczak. Nie zabraknie także ożywczego słowa, które w czasie liturgii będzie głosił dominikanin, ojciec Dominik Jurczak. I oczywiście nie zabraknie wspaniałej atmosfery, rodzinnej atmosfery, niezwykłego doświadczenia wspólnoty, choć to tylko 3 dni spędzone razem. W tym roku, jak już wspomniałem, temat dotyczy sakramentu uświęcenia. Ale wyjdziemy od pytania o to, po co Pan Bóg stworzył świat, jaki jest sens stworzenia, żeby potem zastanowić się, co to znaczy, że Bóg ten świat uświęca, przemienia swoją łaską. I w jaki sposób uświęcają człowieka sakramenty małżeństwa i święceń. Jeżeli jeszcze się wahasz, jeżeli nie wiesz, czy taka forma rekolekcji jest dla ciebie, a może w ogóle po raz pierwszy słyszysz o rekolekcjach liturgicznych, to pozwól się zaprosić na tegoroczne rekolekcje. Nie ma nic ważniejszego od oddania Bogu chwały i przyjęcia Jego łaski, która nas przemienia, uświęca. Po to właśnie są rekolekcje liturgiczne i Mysterium Fascinans. Gorąco zapraszam.